Strasznie, nie daję rady. Patli, wracam z powrotem na statyw. Dokończę ten post na dwie ręce, dobrze? Dlatego, że on bardzo, bardzo długo będzie trwał. O, jest Nasia jeszcze z nami. Cześć Nasieńko, dzień dobry. Słuchajcie, witamy serdecznie. Dnia 23 lutego dokonaliśmy wyboru prawego obrońcy. Już teraz to piszemy. Prawego obrońcy. Prawego. Spieszę się, bo ta Liga Mistrzów, prawego obrońcy, a bardzo bym nie chciał, obrońcy, do naszego składu. I tak, Paweł Olkowski, głosów, Paweł Olkowski, głosów, 17 i wygrywa, cześć Myszko, witaj, i przywitaj się z widzami, i wygrywa... Z Patrycją się przywita, jest na kanale. Cześć Patrycja. Cześć. Patrycjo, i wygrywa z ilością głosów, już oficjalnie, Łukasz Piszczek. 227. Piszczek 227, to dopiero jest knockout, słuchajcie. Głosów 227. Natomiast Paweł, żeby się nie stresował i nie przejmował, Paweł jest 5 lat młodszy, przed nim jeszcze przyjdzie naprawdę taki sam czas, kochani. Natomiast mówię, szacunek mamy do obu panów, kochani. Natomiast no, w naszym plebiscycie, w naszym tutaj, w naszej zabawie, no zdecydowanie, czego tak się dzieje, Misiu? Nie wiem. Nie mogę zrobić polskiego znaku ły. Halo. O, zrobiłem. Łukasz Piszczek. Od dziś, 21 lutego do, przepraszam, od dziś 23 lutego, prawda, dzisiaj jest 23, do 25 lutego, do godziny 20 wybieramy lewego obrońcę do naszego składu. Dobrej zabawy. I ten post oficjalnie poszedł, kochani, na stronę. W związku z tym odcinek pomalutku zbliża się do końca. Także dziękujemy Wam za wspaniałą zabawę, za to, że z nami jesteście. Pamiętajcie, że ta piłeczka czeka na tą osobę z Was, która najtrafniej będzie miała wytypowanych największą ilość zawodników z kadry trenera Nawałki na pierwszy mecz, który, przypominam, odbędzie się w czerwcu i będziemy go rozgrywać przeciwko... Dokładnie będziemy 12 czerwca rozgrywać ten mecz przeciwko Irlandii Północnej. Jeżeli traficie, bo pamiętajcie jedną rzecz, sympatia to jedna rzecz, a trafienie ze składem to druga rzecz. Słuchajcie, ostatnio bardzo dużo osób mówiło Fabiański, Fabiański, Fabiański. No też jest w gazie. Słuchajcie, i Borut gdzieś tam się przebudził. No tak naprawdę nikt z nas nie wie, kto wyjdzie w tym pierwszym składzie. Natomiast to jest zabawa i my to szanujemy. Patrycjo, natomiast Tobie jeszcze raz na koniec odcinka z całego serduszka chcę bardzo podziękować w imieniu własnym i wszystkich widzów, bo bez Twojej ciężkiej, no prawie niewolniczej pracy nie dałoby się tego zrobić. Wiesz o tym? Dziękuję. Bardzo jeszcze raz Ci z całego serduszka dziękujemy. Słuchajcie, to Patrycja liczy dla Was te wszystkie głosy. Patrycja, słuchajcie, kupę czasu poświęca, a jest również aktywnym piłkarzem. My dzisiaj byliśmy, Patrycją, na treningach. Gucio trenował, zresztą zdjęcia dodaliśmy na fanpage. To nie był jeszcze taki profesjonalny trening, ale już rozpoczęliśmy jakieś tam ćwiczenia z piłką i to jest fajne, miłe i bardzo jakby optymistyczne. Trenował też Kudełek. Naśka dzisiaj nie trenowała, Naśka wczoraj trenowała. No i co, moi widzowie? Czekamy na Wasze propozycje, kto na lewą stronę w obronie. Za dwa dni spotkamy się, będziemy wybierać lewego obrońcę. Patrycju, dziękuję Ci jeszcze raz za udział w odcinku. Również dziękuję. Pozdrawiaj serdecznie jeszcze raz tutaj naszych widzów. Pozdrawiam wszystkich widzów, Gutkę i Szabełki. Dziękujemy ślicznie, Guteczek, dostajesz pozdrowionka, masz zwrotne, Patrycjo, dziękujemy Ci jeszcze raz ślicznie, trzymaj się cieplutko, no i powodzenia. Jeszcze powiedz, komu kibicujesz, Barsie, Bayernowi? Juventusowi, Arsenalowi? Barcelonie. Barcelonie, tak? Ja też! Tak? Nuśka też. A w drugim meczu? Bayern. A w drugim meczu Bayern. Dobra, trzymajcie się cieplutko w takim razie jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymaj się, Patrycju. Pa. Dziękujemy. Pa, pa. Dobranoc. Uciekaj. Słyszymy się za dwa dni. Dobranoc. Dobranoc. Pa.
Kochani, podziękowaliśmy Patrycji na naszym kanale. Dziękujemy Ci, Pati, naprawdę wspaniała dziewczyna, kochani, skromna, no niesamowita postać, kochani. Pomaga nam ogarniać i tą stronkę naszą, kochani. Dogląda tam w wolnej chwili, jest naszym takim troszeczkę adminem, pomocnikiem na naszej stronie. Słuchajcie, na tej stronie też blisko nas 10 tysięcy. Dziękowaliśmy Wam dopiero za 9 tysięcy subów. Zresztą zobaczcie, jaki to ma piękny oddźwięk, za co też Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Zobaczcie, dziękujemy za 9 tysięcy like, kochani. Prawie 600 łapek w górze. Jesteście naprawdę wspaniali. No, w tym trudnym okresie, w którym się znaleźliśmy, naprawdę wierzcie, że przy pomocy Was łatwiej dużo go znieść. Także chłopaki, no co, dziękujemy pięknie. Jutro będziemy, za dwa dni będziemy, kochani, wybierać kolejnego reprezentanta Polski. No, do dzieła. Wybierajcie. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie. Dobranoc. Dobranoc. Jeszcze do odcinka naszego reprezentanta najmłodszego Polski tutaj dorzucamy. Dzień dobry, Kudełku. Przywitaj się ładnie. Słuchajcie, przyszedł do nas Kudełek. Kudełku, kto Twoim zdaniem powinien na obronie zagrać obok Wojtka Szczęsnego? Jak Ci się wydaje? Na prawej obronie. Kto na prawej obronie? Kto jest najlepszy? Zobacz, jest tu na plakacie. Jak myślisz, kto ma grać? Marco Reus. Marco Reus? Nie jest Marco Reus. Ale podobny jest do Marca Reusa, nie? Ale mówimy o Polakach, o naszym Polaku, wiesz? Takim, co jest naszym Polakiem. No, ja wiem, kto to jest. No, jak myślisz, Kudełek? Bo to przeczytałam. Kto, kto? Piszczek, dokładnie, słuchaj. To jest nasz Łukasz Piszczek i jego widzowie wybrali. Gdzie jest Łukasz Piszczek? Pokaż. Świetnie. A teraz powiedz mi, Kudełku, czy ty jeszcze rozpoznasz jakiegoś piłkarza? Tylko czekaj, spróbujemy stąd. Zobacz, czy będziesz kogoś tutaj znał? Lewandowski. No świetnie, kogo jeszcze znasz? Zobacz. No. Piszczek. Piszczek, świetnie. Kogo jeszcze, Kudełek? Krychowiak. Krychowiak, rewelacja. No kogo jeszcze, Kudełek, znasz? Świetnie. Grosicki. Grosicki, no brawo, Kudełku. Kogo jeszcze tam znasz? A tych czterech ja nie znam. Nie, no to znasz, ten to jest bramkarz. Wojtek? Szczęsny, tak jest. A tamten na końcu to jest Arkadiusz? Mi? Arkadiusz Milik. Kto to jest? Arkadiusz Mi? Milik, no właśnie, to jest Arkadiusz Milik, dokładnie. No właśnie, zobacz, a tutaj Kudełku, popatrz kochany, to jest Glik, tak? Znasz Glika Kamila? On gra we Włoszech, wiesz? W każdym razie, kochani, no jesteśmy już teraz w komplecie, także chcieliśmy tylko takim szabełkowym akcentem. Dawaj, Kudełku, piątkę. Jeszcze raz Wam przypomnieć i zaprosić do zabawy. Bawcie się, kochani, z nami, bo ten konkurs jest specjalnie dla Was przygotowany. Także wpisujcie. I jeszcze taka informacja dla Was ważna. Jeżeli ktoś nie zdąży wpisać jeszcze bramkarza, a dopiero wystartował w naszym konkursie, dopiero zobaczyliście, kiedy już jest wybrany i Piszczek, i jakby Szczęsny Wojtek, możecie swoje typy jeszcze, kochani, wpisać. Dlatego, że tak naprawdę do pierwszego... Nie, nie, to jest Olkowski. To jest drugi nasz prawy obrońca. To jest Olkowski, wiesz? I teraz widzowie, jeżeli ktoś nie zdążył, tak jak mówię, do tej pory jeszcze wpisać, możecie spokojnie dopisać swoje typy. Pamiętajcie, że nie musicie typować tak jak laureaci naszego konkursu. Wcale nie musicie wskazać Wojtka Szczęsnego czy Łukasza Piszczka. Jeżeli czujecie, że na prawej obronie wystartuje Paweł Olkowski, wpisujemy Olkowski. Jeżeli czujecie, że na bramkę wyjdzie, słuchajcie, no Fabiański, a nie Szczęsny, wpisujcie Fabiański. Tak, Kudełku, coś jeszcze chciałeś powiedzieć? To jest za trudne, bo to są chłopaki, które już nie grają. Natomiast zobacz, tutaj jest bardzo młodziutki. Gdzie jest Lewandowski? Gdzie jest Lewandowski? Brawo, zobacz, jaki on tu młodziutki był. Zobacz, Lewandowski jeszcze z numerem 14. Zobacz, jaki on tu był młodziutki, Gutek. Poznałbyś go? Jest niesamowicie młody tutaj na tym zdjęciu. No, myślę, żebyś go poznał, słuchajcie, ale zobaczcie, niesamowity młodziutki jeszcze Lewandowski, zaraz za Krzynówkiem. Nie, 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 to jeszcze nie jego generacja. To jeszcze generacja Jerzego Duska, Dudka, Olisa Bebe. No nic. O, Jerzy Dudek, jak wygląda Olisa Bebe? No tu masz, zobacz, Olisa Bebe. Czarnoskóry grajek, kochani. Emanuel Olisa Bebe. Kałużny, potem, który to Kałużny? Radek Kałużny to jest ten chłopak, on mieszka 30 km od nas.
30 km od nas. Słuchaj, w tamtej reprezentacji... Jak on się nazywa? Krzynówek? To jest Krzynówek? Słuchaj, tam jest... U góry jest Kryszałowicz, a to jest Wałdoch chyba, wiesz? Tak, Wałdoch jest koło Addis Abeby. Tu jest Żewłakow, słuchaj, z jego synem miałeś okazję już pograć w Gutek w piłkę. Bo jego syn gra w Legii Warszawa w 2006. Kogo znasz, Misiu? Bramkarza. Bramkarza, bo to jest kto? Bramkarz. Jak się nazywa? Jerzy? Dudek. No właśnie, grał również... Jeszcze tego będziesz znał, Gutku, bo masz z nim zdjęcie, tak? Czyli... No zdjęcie masz z Krzynówkiem. Ty masz dwa zdjęcia. Jedno masz z Krzynówkiem, a drugie masz z Hajtą. Z Tomkiem Hajtą. Dobra, pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, pa.